Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Mad Max. A witam się z wami w kompendium, aby pokazać wam, co odkryłem poza nagraniem. To chyba jakiś związek homoseksualny był z tego, co widzę. Ja coś jeszcze zebrałem z tych skrawków? Tutaj jest... Nie to. Tylko to, ale to zebraliśmy w poprzednim odcinku. To też, dobra. I chyba nic poza tym nie znalazłem. Tak mi się wydaje, ale i tak pewnie w tym momencie pokażę wam po prostu wszystkie te opisy. Żebyście sobie przeczytali. W kompendium w miejscach odblokowała się ta... Miejscówka, spieczona ziemia, samo centrum, terytorium Krwistobrodego. Gdyś tam właśnie ogarnę sobie balon. 700 złomu. O, jakieś nowe umiejętności mam, pięknie. Co się odblokowało? Ej, nie mam niczego, co mnie gra oszukuje? A, okej, pewnie to mi pokazuje, te dwa, bo brakuje mi jeszcze jednego poziomu. W sumie, że zanim zrobimy ten konwój, to przejdziemy się do Gryfy. Zobaczmy, czy mogę coś zrobić. Zrealizuj cele główne i opcjonalne. No to tak nie bardzo. Zabij przeciwników. Zaludnij obozy. Otwórz. No tak nie bardzo. O, prowadząc łazik, pokonaj 3 pojazdy. No to to możemy zrobić. To możemy zrobić. Wybierz pojazd. Pojazdy. I łazik powinien być tutaj. Tak, łazik Chama. No i okej, bo wystarczy mi w sumie tylko jeden strzał w jakiś jeden pojazd i potem mogę się fast travelnąć. Pytanie tylko, czy jakiś tutaj w sumie znajdę. Czy tak nie bardzo? Tutaj chyba nie, bo tu prawie zlikwidowałem zagrożenie. Ale w tym miejscu powinno być ich trochę, więc przenieśmy się. Kurde, przenieśmy się. Powiedziałem. No, loading. Aha. Okej. Czyli jeśli chcę się fast travelować, to muszę zrobić to. To lecę z Magnum Opus. No, warto wiedzieć. Dobra, to w takim razie tu jest gdzieś ten ciemny dekiel. Najbliżej będzie... z pieskowych kanionów. No to przenieśmy się w takim razie tutaj. Ogarniemy Dekla. Wrócimy do Jita. Potem się przeniosę do Krwistobrodego. Tam wyjadę w łaziku. I potem ogarnę sobie... O, proszę bardzo. Jeszcze gość jest teraz bliżej niż był wcześniej. Pięknie. Dobra, jedźmy. Czy naprawdę muszę prawie za każdym razem wjebać się w tą ścianę, jak stąd wyjeżdżam? Okej, ale on teraz jakby się od nas oddala, czy... A nie, to jest tylko miejscówka... tego. Tak. No dobra, czyli musimy go teraz znaleźć. Jak to... Jak to siarkę? Czy saletrę? Przecież saletrę już oznaczyłem, czy nie? Czekaj, Jezus, nie to. To. Tutaj. Misji na pustkowiach. Z prochu w proch. No, znajdźcie oznaczkowie wulkaniczne. To czemu mi teraz pokazuje znajdźcie oznacz pierwsze źródło saletry? Skoro już to znalezione. Gnijące mięso to dobre źródło saletry. Okej. Okay. Nie wiedziałem. Teraz ma sens, dlaczego mam szukać takich miejsc, a nie innych. Tutaj w ogóle właśnie największy magazynek mi się... znaczy misja, bo była u nadziei misja dostępna w twierdzy. Taka oto cutscenka się pojawiła. Where will they take us? Over here. Please help me. Hey, Dune Drifter.
I've something to tell you. Me and my child, on our way to our new master. Our rig was ambushed by buzzards. But we fled. What do you want? There's hidden things in the rig. A treasure for someone like you. Why tell May this? I'll do nothing for you. I have a feeling you may yet. The rig still sits in the tunnels. Go there and see. You, help me, please. Mama, when will we go to the tunnel is beyond the wall. Sand? They call it the Dead Barrens. Dead Barrens? Yeah, gotta get through that jaw first. I po niej dostałem namiary na tę miejscówkę, która jest w tym miejscu, jeśli dobrze kojarzę, z tego co sprawdzałem sobie wtedy. I tutaj mogę, poza tym oczywiście samym złomem, mogę zdobyć największy magazynek do snajperki, który mieści aż 5 pocisków. Czyli będę mógł mieć na ten moment 7 pocisków przy sobie i 5 w magazynku. A to na tak wczesny level fabularny myślę, że jest bardzo dobrą rzeczą. Okej, czyli goniłem go teraz. Zobaczmy, ilu tu jest typa. No, dawaj. No, nie wiem czy duży. 2, 4 pojazdy. 3 w eskorcie zostały. No, wymierzę. Tak średnio. Kurde, za bardzo pojechałem. Kurde. Nie uciekniesz mi. Chodź. Dobra, wrócę do strzelby, bo tego w sumie chyba dogonię w sposób tradycyjny. Bum. Dobra. Dobrze wymierzyć. Bum. Kurde, znowu. No ej, serio! No, Jezus! No, jedź! Bum! Nigdzie się nie wybiera. Kurde, wjechał akurat na terytorium, gdzie nie ma ekipy sprzątającej. Czyli już chyba jesteśmy po stronie Krwistobrodego. No. Ale zaraz wjedziemy do Jita. No to świetnie. No, teraz tego gościa dogonić, urwać mu koło i tego go wykończyć. No chyba, że wystarczyłby jeden strzał z shotguna, no to wtedy mogę użyć shotguna. No ale wątpię, że jeden strzał wystarczy. Chociaż kto wie. Za daleko. No, za mało. Jeden strzał nie wystarczy. I... God fucking damn it! Cower the wreckage for our revered prize! The talent is now ours! Hurry! Smoke attracts scavengers! Co ty nie powiesz? Dobra, co ma koleś? Trochę złomu. O, jamo do strzelby, pięknie! Odzyskane 3 pociski, które zużyłem na rozwalenie kolesia, z czego tylko 2 trafiły. Weź ozdobę na maskę. Chcesz zainstalować tę ozdobę?
No, raczej nie. W sensie sprawdzę, co nadaje. O, misja fabularna ukończona, twardsza sztuka. Szpon został przyspawany do tej olbrzymiej ozdoby na maskę. Musimy go wydobyć, jeśli chcemy z niego skorzystać. Najlepiej będzie udać się do Jita i zaufać jego wiedzy o broni. O, nowa misja na pustkowiach dostępna u Christo Brodego. Bueno, bueno. Jak się nazywa? Żelazna wiara. O, to jest chyba do tego prawie najlepszego pancerza misja. To zajebiście. Bym się aż przejechał, żeby sprawdzić, co mi to da. Dobra, Cham nic nie mówi. To dobrze. Zobaczmy tę maskę, tę ozdobę. Maskę chciałem powiedzieć, nie wiedzieć czemu. Zobaczmy. Szpon. Ulepszenie uzbrojenia. Okej, okay, a ja mam co teraz? Mam wzmocnienie ataku i prędkości. Dobra, co mi daje tutaj? Maksymalna prędkość. A to wzmocnienie ataku. Tylko dziwo, jakbym to chciał wymienić, no to... No to tu mi spada tylko atak, ale wzrasta prędkość. I przyspieszenie odrobinkę. No dobra, to wymieńmy to. Paszcza na tył. Pięknie. No i dobra. To teraz tak, do zebrania to jest ta ozdoba. Wróć mi tam. Ozdoba na maskę, szpon. To jest tego tak, o, to jest to samo co na mapie. Znaczy na mapie, no po zebraniu tego. Nawet nie da się tego w 3D obczaić. Ale okej. Okay. Do Krwistobrodego i tak mam w planach zajechać. W sensie, no, znaczy zajechać. No, do niego się teleportować, po czym zająć się tym. Ale najpierw jedziemy do Jita, żeby jeszcze ogarnąć to. Bo jak to oczyszczę, to dostanę kolejną broń. A raczej będę miał możliwość zamontowania jej w autku. Ej, fajny kadr. Z Gastown, z tego co widzę. Wow. Mietany i blalisty. Ej, fajne neologizmy, nie powiem. Dobra. Ziomuś, pomóż mi z tym. I hear it's possible to tear down the jaw with this. That sounds like gut gash, John. But it's possible. With a pinch of black magic. What do you know? Oh, you got balls the size of boojums. And you done us some good, granted. So hear me. You'll need to get your harpoon reinforced to get through that first gate. Easy. But your biggest hurdle are those hinges. That's why it all calls for some black magic. Explosives. Oh, yeah. With the Talon builds you an explosive jag tip, blow those hinges right off. Boom. Let's do it. Zajebiście, to jest ta misja, w której dostaję grzmot. Czarna magia. Dobra, co muszę zrobić? A po prostu muszę zainstalować grzmot. Zajebiście. To co, mam pogadać? Chyba. A okej, okay. Maxem od razu przenosi mnie do tego. Zajebiście. Zainstaluj grzmot przykazań. Halleluja, mamy ładunki wybuchowe, możemy ich wysadzić. Podstawowy grzmot to broń dystansowa mogąca ranić ludzi, wyrządzać szkody pojazdom oraz niszczyć konstrukcje za pomocą wybuchów. Poproszę. Okej, okay, od razu mogę ulepszyć. Pięknie. To proszę mi to dać. Skrócenie czasu przeładowania. Zwoje na bogato. Zwiększenie siły. Okej. Okay. O, do tego. Smażyciel. Okej, okay, smażyciel to... jest chyba przed Gastown, tak mi się wydaje. Okej, okay, jak mogę mieć szybsze przeładowanie, no to czemu miałbym tego nie wziąć? Teraz to jeszcze... Ale teraz lecimy zdobyć palniki boczne. Potem za stówkę tutaj, Krwistobrody do dwójki. No dobra, to nie ulepszy tego od razu. Tutaj są wydmy, to jest terytorium szakali. Tutaj terytorium spojówki. Tak, tutaj całe to jest terytorium smażyciela.
Czarne Miasto to jest jakaś osobna miejscówka, tak samo jak Twierdza Smażyciela. Tutaj tylko jeden balonik wystarcza na całość tego. No i dobra. I hear him calling. I hear him. Oh, do you? Big Chief in Gastown wants collecting. Shall we go get him? Of course, my friend. Opuśćmy twierdzę. I co teraz? Pick a target. Okej, okay. Szybki strzał. Just practice. No need to get itchy trigger fingers. Those crazies making a mess. Marcus, I'm hurting my nugget. Five. What? You made. Oh, it's a beauty sight. Such. Can you feel it? We're ready for the job. Ready as we'll ever be. Ano, już jesteśmy dzięki temu grzmotowi. Ale. Najpierw suchy zefir. Ale w ogóle jak mają działać te konwoje? Jakby ja rozumiem, że one mają transportować te ropę czy coś tam. Nadchodzi burza! Nice! Pięknie, może tym razem uda mi się nie zginąć w niej jak debil. O, jest konwój. Jest konwój. Siema. No, to bum. Wysadzanie na dzień dobry. O, tamten od razu jeszcze. O nie! O nie! Będziemy walczyć w samym środku burzy. No, to może być dobre. Oj! O, a nie, trafiłem! Pięknie, myślałem, że spudłowałem. Ale na szczęście nie. Fire! O, idealnie, trafiłem od razu w tego. W paliwo. No, strzelej, mordo, strzelej. A tego już ja wykończę. Brak zagrożenia. Ta zbliża się, już nie jesteśmy. A nie, to się zbliża. Dobra, zabieraj. Nie, nie chcę instalować. Kurde, trochę uszkodziło mi się autko. No nie, no. Kurde. Dobra, ale są trzy, przynajmniej skrzynki widoczne. I jeszcze nie chcę mi żaden piorun walnąć. Dobra, wsiadamy. Harpun wyekwipowano. Lecimy po złom. Dobra, to trochę nie wyszło. Gdzie jest ten złom? No tak, tutaj na mapie mi go nie pokażę. Chyba, że przybliżę. Nie. Czyli muszę się... O, jest, nad ją widzę. Widzę skrzynkę. Chodź, 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 chodź. Stój, 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 stój. Dobrze. Czam, naprawia auto. No ej! Pięknie. Nie tylko to jest zagrożeniem. Dwa. Trzy. Jeden złom. Drugi złom. Trzeci. Pięknie. Już mnie, już mogę... Ła! Auto, 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 auto. Gościu, ty chyba nie słyszałeś, co ja sobie ostatnio wyupgradowałem. Zajebiście. Tango w tornadzie. Pięknie. Co, jedzie? Jedzie. Nie mam prawego pojęcia, jak on mnie widzi, no ale spoko. I po robocie.
się jeździć? Da się, zajebiście. No to... No, let's go. Nie wiem, co mnie teraz wstrzymywało, ale naprawdę nie był to trigger. Dobra, lecimy. Harpun w dłoń. Okej, tutaj jest bliżej, bo już widzę tę skrzynkę. Wkrótce my w niej jesteśmy, chłopie! A ty mówisz, że wkrótce! Owszem, przyniosłoby, ale najpierw trzeba jeszcze nie rozwalić se auta, zanim się te przedmioty znajdzie. Dobra. Okej, chyba się skrzynka zatrzymała, to dobrze. Zatrzymała się? Nie, dalej tam leci. Mam ją. Dobra, sama się w sumie zatrzymała. Okej, jak się nie da w sposób normalny, to trzeba sobie radzić inaczej. Ała. Dobra, wstawaj i to zbieraj. No co za cholerna burza, no. Tutaj niestety tylko dwa kawałki złomu. Zajebiście. O, pięknie. Dwie czołówki zgarnąłem właśnie. Oj, 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 oj. Za auto, za auto, za auto, za auto. Okej, burza przeszła, pięknie. A to skąd się tu wzięło? Dobra, gdzie jest ten złom? Jeden tu, a drugi obok. No dobra. Nie do końca czaję. Skąd tutaj druga się... Skąd się wzięła ta druga skrzynia? Ale niech będzie. I ciągle ta jedna jeszcze jest aktywna, powiedzmy. No to lećmy tam. Może uda się ją zgarnąć, zanim zniknie. W końcu taka ilość złomu piechotą nie chodzi. Okej, jest tutaj. Ty, a teraz czekaj, test. Mogę rozwalić strzelbą, a mogę zrobić to też snajperką? Pięknie. W ogóle te tłumaczenie wysiąść, które jest zamiast wysiąść. No i proszę, tym razem trzy sztuki. Co prawda nie jest... Jest to zajebiście dużo. Nie zużyłem tego jednego naboju do strzelby, ale nie ma też się czym zbytnio martwić, bo teraz kiedy wrócę do Jita, o, jeszcze zajebiście, jeszcze złą dostałem. I będę miał 2063 sztuki. Pięknie. No, to teraz tak. Do warsztatu. Co mam na maskę? A, no tak, bo z tego zgarnąłem jedną ozdobę. Zobaczmy. Aby zyskać wzmocnienie obrony. Nie, no na razie niech będzie atak. Aż tak mnie ta obrona nie... Ten... Nie kusi, chociaż nie wiem, dlaczego mam tutaj... O, właśnie, dlaczego się nie wyświetlały statystyki obrony w ogóle, skoro mam pancerz założony. Dobra, nie, wróć. Tak, po pierwsze, palni... No, halo, to przecież zniszczyłem. Zlikwiduj zagrożenie, równiny paleniska. Tak czy nie? O, wielka pustka, jestem w ogóle poza mapą. Tak, czy... Jezus Maria... Boże, pomyliłem regiony... Ajajaj... No dobra, nie ma tego złego, co by... Tu muszę, zaraz przy dzicie... Te pola minowe muszę jeszcze rozwalić... Jezu... Dobra, nieważne... Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, przynajmniej... Podbiłem sobie poziom i mogę do Griffy lecieć... Why are you racing so deftly in the long lookers? Oh, I knew you were special.
Ja pierdzielę. To, żebym się popisał. Dobra, w sumie jak już weszłem do tego warsztatu, to chociaż sobie ulepszę jeszcze grzmot na trzeci poziom. Pięknie. I teraz kolejne poziomy to trzeba smażyciela. A, chciałem powiedzieć do zera, ale nie. Do pierwszego poziomu. A tutaj misja na pustkowiach jest potrzebna. Okej. Harpu, no to wiadomo, muszę wyzerować zagrożenie. Snajperka to muszę zrobić misję. Tu muszę zrobić, tą misję muszę dostać. Tutaj te trzy są, znaczy te cztery kategorie są nieważne. To mam na full. Tutaj muszę w czarnej topieli zlikwidować zagrożenie. Albo mogę to olać, zwyzerować i kupić sobie najlepsze. No ale chyba jednak najpierw będzie to, no bo to mnie kosztuje aż 1800, więc trochę na to pozbieram. A to dostaję za 100, mogę kupić za 100. A wystarczy tylko wyzerować zagrożenie. Dopalacz muszę spojówkę ogarnąć. Zawieszenie u krwistobrodego. Wydech też u krwistobrodego. Pancerz też u krwistobrodego. Żelazna wiara. No dobrze, kojarzyłem. I proszę, nie mógł przykładać tego, tylko mogę od razu kupić sobie to. Bueno. A potem tylko do pierwszego poziomu i będę mógł mieć najlepszy pancerz. Tylko przydałoby się jeszcze wcześniej podbić silnik na potężny V6. Tutaj do trzeciego poziomu i będę miał jaki? A nie, potężny V6 to jest to. No ale tak czy siak. Zanim wejdziemy do Gastown, przydałoby się mieć najlepszy silnik. Okej, czy taran mogę? Nie, tutaj misja. Okej, nie wiem. Nie wiem, one nie są... O dziwo, te tarany nie wymagają poprzedników, żeby to... Żeby je zainstalować, no ale... Muszę z tego, co widzę, tutaj wykonać misję, a tutaj muszę zerować zagrożenie. Znaczy, nie muszę ich go wyzerować, no ale i tak to zrobię. Bo czemu by nie? Dobra, co do Maxia wpadło? Ochraniacz rurowy, jeszcze lepsze przedramiona. Tutaj na głowę smar na twarzy. Okej, trzy są. Smar na twarzy, jak wygląda? Smar? Czy to ma być smar? Ja mam gogle na twarzy, a nie smar. Średnie włosy i broda plus gogle. Długie włosy i broda plus gogle. No, to tam będę testował na odcinkach. I dobra, tutaj za 300 i też za 300. Rozbrojenie mistrzowskie, rozbrojenie w walce wręcz. Umożliwia rozbrojenie nawet po zwykłym bloku. Zajebiście. Boże, no co jak co, ale niestety idealny blok trzeba naprawdę mocno wyczuć. Rozbicie tarczy. Potężna technika mogąca rozbić tarczę przeciwników. Zajebiście. Dobra, jak z tego korzystać teraz? Pewnie jak teraz jechałem do Krwistobrodego, to będzie sporo takich z tarczami. Aby zniszczyć osłonę trzymaną przez wroga, wykonaj to po uderzeniu rozbicie tarczy. Aha, czyli po prostu walnę raz i wciskam A, żeby rozwalić tarczę. Pięknie. Dobra, co tu zebrałem? A, to zdobę na maskę. Maska cnoty. Dobra. A w kompendium coś odblokowało. A, narzędzia i bronie. Grzmot. Grzmot miota we wroga niezwykle skutecznymi gromobijcami. No, czyli po prostu gromobijec, tylko dystansowy. Dobra, ulepszenia zostały wykonane. Lecimy do gryfy, a potem jeszcze poradzimy sobie ze szczękami. Something I have to do here. I'll just wait here with my able hands, huh? Well, the leathery stranger waddles out into the wasteland to speak to ghosts. It's perfect. Okej. Czyli co, jednak Gryfa nie jest prawdziwy? Czy po prostu Chumbucket jest tak szalony, że nie uznaje go za prawdziwą osobę? Witaj. Why must the vehicle be so important? Allies are a powerful aid. Even a dog can be a lifesaver. You focus your loyalty on a dead thing. I can drive a car. I'll cross the plains with silence in a car.
People, get in my way. Do you trust the car? More than any man. We have a long way to walk. Let's look deeper. Okej, to była krótka rozmowa. Teraz tutaj, 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 tutaj i raz tutaj. Pięknie. To jest ostatnie, co będę ulepszał, no bo po co mam sobie zwiększać poziom legendy? W ogóle dlaczego to jest poziom legendy? Ja bym tutaj dał, nie wiem, że... Może obrażenia w walce wręcz zwiększone o 10%? Byłoby lepsze? Albo zwiększa wszystkie statystyki ataku i obrony o 10%? Czemu takiego czegoś tu nie dali? Okej, pasek powiększony, za darmo zregenerowany, co jest najlepsze. Wracamy do czuma. Congratulations, you played yourself. No, jesteśmy gotowi. Czyli też dlaczego ja chciałem tak, mogłem od razu się tutaj teleportować. Dobra, nieważne. Załatwmy te szczęki. So the patrols are nastier, more frequent. Then this car will need more work. There is Inkai, an ancient lady of war and racing. Touched by the angel, her machines are truly gifted. Aha, dlaczego ktoś przetłumaczył old lady nie na stara dama, tylko stara baba? Rozumiem, że ona może być trochę nieprzyjemna. Zakładam. Po takim tłumaczeniu, że pewnie charakter ma trochę charakteru, ale no, bez przesady. Żeby zaraz z takim tekstem wyjeżdżać. Dobra, miejsce poszukiwań na razie olewam, bo tego też sobie jeszcze nie wyczyściłem. Nie mogę taranować, mogę wysadzić, ale po co, skoro mogę tylko pociągnąć. Może i ten... Ta cholerność tego, że jak chcesz się wycofać, to ci z automatu zaczyna ten pojazd skręcać. Strzelba nie, grzmot tak. There it is. The jaw and its blood-soaked fangs. Every time I see it, my gut ropes shrivel with fear. Thundersticks are coming. Walili z gromobijców. Także jeden out. Drugi out. Jedź, 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 jedź. Weź mnie, koleś, zostaw. Zajebiście. Jak się nie da w sposób normalny, to trzeba sobie poradzić w sposób średnio tradycyjny. Co? Tego się nie spodziewałeś, cwaniaku. Co i skąd do mnie strzela? Serio to ma taki zasięg? Kurde, nie w tego! W tego chciałem.
i proszę bardzo. Zabiłem dwóch typa i przy okazji rozwaliłem jeden zawias. No, ci se zjeżdżają, to niech se zjeżdżają. What the fuck? Co on zrobił przed chwilą? Dobra, to mi totalnie nie wyszło. I łamacz szczęk na dokładkę. Amunicja do strzelby, pięknie. Teraz co? Nie, po prostu musimy obalić harpunem. No to... Fujer! I jazda. Misja fabularna ukończona, czarna magia. Szczęki zostały wreszcie zniszczone, a droga na martwe bezdroża stoi otworem. V8 jest w czarnym mieście, ale w dostaniu się do niego może być mi potrzebna pomoc z bojówki. Dobra, żeby mieć fast travel, to sobie jeszcze tutaj przejadę. No ja tam z przyjemnością. O i proszę, już może mi się przysłużyć, rozwalając straszaka. No, pięknie. No, z tego piątego poziomu to bardzo mocno te straszaki obniżają poziom. No i dobrze, zobaczmy, co takiego odkryjemy balonikiem. Jup! Ej, poważnie. Mega Transporter. Okej, okay, w pojedynkę ciężarówki konwoju są łatwym łupem, ale trzeba najpierw zająć się ich eskortą. Aha, czyli to z konwoju po prostu jakiś większy transport się pokazał teraz. A, tutaj jest ten. A, gdzie z łapami? Dziękuję. Oj, momentalny darmowy karniak z nożem. Piękne. Okej, okay, tutaj. Kolejny. Tam kolejna lina mocująca. Jest jeszcze jedna po tamtej stronie. Okej, okay, tutaj. A miałem powiedzieć, że pusto, ale jednak jest amunicja. Jeden pocisk do strzelby, jeden pocisk do snajperki. Okej, okay, myślałem, że będzie jakieś przejście do linki, ale nie bardzo. Kolejna skrzynka do otwarcia. I ta jedyna sztuka złomu, jaka jest tu do znalezienia. Czy ta jedna paczka złomu. Kościół, co się drzesz? Przymknij japę. I daj mi pracować. Dobra, w górę, w górę, w górę. O, żarcie to darmowe uzupełnienie jedzenia. Witalności. No, prawie do full. Teraz zacznę tego trochę popić i będzie full. I balon wyzwolony. Tylko teraz pytanie, czy go nie trzeba zatankować. Na szczęście nie. Tak więc lećmy w górę.
the silo. Fortified. Dobra. Nazwa lokacji szwy. Czy coś jeszcze tutaj uda mi się odkryć? Tutaj jeszcze są jakieś dwa punkty. Straszak, snajper. O, kolejny straszak. Jeszcze coś? Jeszcze tu są kolejne trzy punkty. O, obóz na czwarty poziom. Nieźle. I to obóz wydobywczy. Okej, już chyba nic więcej nie znajdę. Sprawdźmy. Dwa obozy zlokalizowane. Konwoje to muszę pojeździć. Pola minowe, no tego w balonie nie sprawdzę. Trzy straszaki i trzech snajperów. Okej, czyli co się dało balonem ogarnąć, to ogarnąłem. Ale chyba tu jest sobie trasa konwoju. To jest tak wytarty ten ślad. No to przy okazji się to od razu odkryje. No, ale jeszcze zanim się zajmę terytorium spojówki, to najpierw obniżę zagrożenia w dwóch pozostałych miejscach. Dobra, gdzie on jest? Tutaj. No to sprawdźmy, czy jest to trasa konwoju. Brawo ja. To mi się po prostu dało perfekcyjnie na czołówkę wjechać. A, tutaj jest, widzę, ten snajper. Żegnam. Widzę obrona. Serio, oni też? No dobra, skoro chcecie się bawić, to się zabawimy. Kurde, nie trafię tego gościa, no. Tego też pewnie nie trafię. No, nie ma co próbować. Dobra. Trudno. Obozem i tak zajmę się we własnym zakresie. O, tu w ogóle jakieś spotkanie wywiadowcze pewnie na temat tego obozu. See that, my strange myrdling? The Scrotus swine herd can be reached both sides of the bridge. This camp is strategic for Scrotus, on account it's so close to Pink Eye Silo. Be sure to snuff the war cry first, though. No już obóz zdmuchnąłem. Most grobów. U południowej części znajduje się strzępek historii, u podstawy znajdziesz tajne przejście. A, czyli tam, gdzie zdjąłem tego snajpera pewnie. Obóz ma po jednym wejściu z każdej ze stron. Jeśli to możliwe, przed skorzystaniem z nich warto rozprawić się z wrzaskunem. Okej, czyli tamtędy będę mógł jakoś się dostać cichcem. Bardzo ładnie. Ale okej, to innym razem. Czytaj poza nagraniem, bo jak mówiłem, te obozy nie są aż zbyt tak pasjonujące, aby je pokazywać na nagraniu, a ode mnie to tyle w tym odcinku i do usłyszenia w kolejnym. Cześć!